Dzień dobry, kłaniam się. Nauka zaczęła się od zdziwienia światem. I dzisiaj właśnie o takich pierwszych zdziwieniach będę chciał Państwu opowiedzieć. Filozofia, jak wszyscy wiemy, narodziła się w starożytnej Grecji, ale mało z nas wie, że tak naprawdę pierwsi filozofowie, najbardziej pierwsi filozofowie, zajmowali się rzeczywiście naturą i stąd też nazywamy ich filozofami przyrody. Oni pierwsi zaczęli się dziwić, no i pierwsi też stworzyli coś, co można nazywać początkami nauki, o których opowiemy dzisiaj trochę więcej. Narodziny nauki. Już pierwsi greccy filozofowie, nazywani filozofami przyrody, wierzyli, że musi istnieć jakaś materia, która istnieje od zawsze. Taka pramateria, z której wszystkie pozostałe istnieją, tylko nie byli w stanie się zgodzić, czym ta materia miałaby być. Tak naprawdę to oni, jako pierwsi, stwierdzili, że nie możemy świata uzasadniać całkowicie religią, takimi wierzeniami, mitologią tak naprawdę, jak to było po prostu wcześniej, tylko że powinniśmy szukać pewnych naukowych albo w ogóle rozumowych wyjaśnień, żeby oceniać, no i opisywać to, co nas otacza. No i pierwszym z nich był Tales z Miletu. Milet to jest kolonia w Azji Mniejszej i on twierdził, że taką prasubstancją, z której są wszystkie pozostałe, jest woda. Prawdopodobnie Tales był gdzieś w Egipcie, obserwował, jak Nil wylewa, jak tam tak naprawdę całe życie się tworzy tylko dzięki temu, że ta woda jest. Może oglądał, jak się zmienia z jednej substancji w drugą, to znaczy no, woda, która zmienia się w parę wodną albo zamarza w lód. Na tej podstawie określił, że wszystkie pozostałe rzeczy, wszystko, co nas otacza, cały świat, złożony musi być z wody, która w różnym stopniu jest skondensowana. Tales też powiedział kiedyś, że wszystko pełne jest bogów. I chociaż nie wiemy, co miał na myśli, to jest to bardzo ładne. Kolejnym filozofem przyrody był Anaksymander, który z kolei uważał, że ta pierwotna materia musiała być bardzo wyjątkowa i nieoznaczona. We wszechświecie istniał pewien bezkres. Ta materia, która w pewnym momencie dopiero się materializuje do takiej, którą znamy dzisiaj. No, kolejny to był Anaksymenes znowu. On miał taki w ogóle ciekawy pogląd, że wszystko składa się z powietrza, które jest w różnym stanie zagęszczenia. Znaczy takie powietrze, jakie my obserwujemy, to jest powietrze. Jeżeli stanie się trochę bardziej gęste, to staje się wodą, a jeszcze bardziej ziemią. Z drugiej strony, jeżeli robi się rzadsze, to dzieje się ogień. No i też to była dla niego pierwotna materia, czyli powietrze. Wiemy już o wodzie, wiemy o bezkresie, wiemy o powietrzu, ale pojawił się też problem. Co się dzieje ze zmianami? Dlaczego i jak niektóre stany zmieniają się w inne? Później pojawił się tak zwany problem zmian. Filozofowie zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co obserwujemy, jest takie niezmiennie, to znaczy zawsze jest takie samo, jak właśnie widzimy w tym momencie, czy jednak wszystko nieustannie się zmienia. Problem ten miał znaczenie również dlatego, że jeżeli coś się zmienia, to znaczy, że nie możemy wierzyć naszym zmysłom. To znaczy, że raczej do poznania prawdy służy nam rozum, czyli racjonalizm. No a jeżeli z drugiej strony ktoś mówi, że nic się nie zmienia i zawsze jest taki, jaki jest, mimo pozornej zmiany, to wtedy znowu pojawia się nam empiryzm, czyli wiara w to, że możemy ufać naszym zmysłom, że naszą całą naukę, nasze poznanie możemy opierać rzeczywiście na doświadczeniu. No i te nurty filozofii przetrwały tak naprawdę do końca. Bardzo głośno się spierali w pewnym momencie filozofowie angielscy z francuskimi, ale to wiele wieków później, na temat tego, co jest bardziej słuszne. O tym może innym razem. Z jednej strony w starożytności stanowisko problemu zmian zajmowali Eleaci. Elea to jest taka grecka kolonia w Italii. Wśród nich bardzo znany był Parmenides. Oni wierzyli, że nic się nie zmienia. Wszystko obserwujemy jako niezmienne. Jeżeli coś od zawsze było daną cząstką, daną drobiną, daną materią, to tą materią pozostanie na zawsze. Już absolutnie nie jest w stanie się zmienić. Wszystko jest wieczne. Nic nie może powstać, nic nie może przestać istnieć, tylko już od zawsze wszystko no, jest takie, jakie jest, i można powiedzieć, że Parmenides był skrajnym racjonalistą. Z drugiej zaś strony pojawił się Heraklit. On był opozycją do Eleatów. Heraklit uważa, że wszystko się zmienia, że nic nie jest zauważalnie takie, jakie jest, że nic nie jest stałe, nic nie jest wieczne. On zresztą powiedział słowa panta rei,
czyli wszystko płynie. I to właśnie miał na myśli, że ciągle się zmienia. Rzeka, jak patrzymy na rzekę po prostu, to ona ciągle jest, mimo że nadal jest rzeką w swojej całej długości, to zupełnie inaczej wygląda u źródła, zupełnie inaczej wygląda u ujścia i po całej swojej drodze, no, przez przebieg. No i dodatkowo jeszcze tak naprawdę cały czas się zmienia. To znaczy to, co jest rzeką w tym momencie, to już za chwilę płynie dalej ta cała woda i to wszystko, co się znajduje w środku. Heraklit uważał też, że świat jest zbudowany na zasadzie przeciwieństw. To znaczy ciepło jest przeciwieństwem zimnego, chory jest przeciwieństwem zdrowego, głód, sytości, wojna, pokoju, dobra i zła. I że wszystkie te stany są konieczne, bo gdybyśmy nie zauważali tych złych, tych gorszych, to nie bylibyśmy w stanie docenić tych lepszych. To Heraklit jako pierwszy powiedział, że tak naprawdę dopiero w kontraście jesteśmy w stanie coś zaobserwować. Od niego pochodzi wiele złotych myśli, na przykład to, że powiedział, że wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. I jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie, że do podobnych wniosków doszliśmy. To znaczy, że tak naprawdę najbardziej wspólną cechą wszystkich bytów jest ta zmiana. No i między innymi, że jesteśmy, nie jesteśmy zarazem, życie jest zmianą, jest w ruchu i tak dalej, i tak dalej. Jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią, między innymi. Takie piękne słowa mówił Heraklit. I on uważał, że taką podstawową siłą, która sprawia, że te zmiany się dokonują, jest logos. Do pojęcia logosu na pewno jeszcze wrócimy, kiedy będziemy mówili o teologii w nauce, no bo logos jest taką siłą sprawczą. To, co u świętego Jana później nazywa, na początku było słowo, tam jest właśnie logos, to słowo użyte jest. To znaczy taki umysł wszechświata. Einstein zresztą też, jak odkrywał, między innymi ogólną teorię względności, to ciągle mówił, że on właśnie chce odkryć mind of God, zamysł Boga w tym wszystkim. No Heraklit był empirystą, Eleaci byli racjonalistami, no i nie mogli się dogadać. I w końcu pojawił się Empedokles, on jest z Sycylii. Empedokles, który zauważył, że każdy z nich, każda z tych myśli filozoficznych, z tych szkół, miała trochę racji, ale nie całą rację. Czyli z jednej strony nic się nie zmienia, rzeczywiście, tak jak mówili Eleaci, ale z drugiej strony, że jednak można wierzyć zmysłom, jak mówił Heraklit. To znaczy, że mimo tego, że ciągle wszystko się przetasowuje, tak naprawdę zmienia swój stan, to zmysły nas wcale nie okłamują, bo my obserwujemy to na wyższym poziomie. To znaczy, że zmiany muszą się odbywać gdzieś niżej, mówił Empedokles. No i on jako pierwszy zauważył, że wszystkie byty składają się z czterech pierwiastków, a my dzisiaj te pierwiastki nazywamy żywiołami. Woda, ogień, ziemia i powietrze. Empedokles stwierdził, że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, nie jest złożone z jakiejś jednej pramaterii, prasubstancji, ale z czterech substancji, których stężenie się zmienia. I w zależności od tego, jak one się ze sobą łączą, rozdzielają, jak ich proporcje się zmieniają, to różne byty możemy obserwować tak naprawdę. Chociaż ciągle zakładał, że tylko te cztery pierwiastki tworzą wszystko, co jesteśmy w stanie obserwować. Czasami też nazywał to czterema korzeniami i można sobie wyobrazić po prostu do takiego malarza, który używając czterech farb oczywiście namaluje więcej niż tylko jedną. Empedokles znowu twierdził, że nie ma czegoś takiego jak logos pojedynczy, ale że istnieją dwie siły, które działają do siebie przeciwstawnie. Jest siła, którą nazywał miłością, która wszystko łączy i siła, którą nazywał niezgodą, która wszystko rozdziela. Także jego wszechświat już się składał z dwóch elementów. Poza materią, która to buduje, czyli tych czterech korzeni, pojawiła się też siła pewna, która tą materię spajała. Jakiś czas później pojawił się jeszcze Anaksagoras. On znowu założył, że to nie może być tak, że mamy tylko cztery korzenie, ale tych cząsteczek musi być więcej. I mówił, że te cząsteczki muszą być bardzo małe, takie drobiny, że gdy się ze sobą łączą, stykają, to my nawet tego nie jesteśmy w stanie zaobserwować, a mimo wszystko te zmiany na wysokim poziomie są dla nas widoczne i zauważalne. On mówił, że to są ziarna albo zarodki, no i że mamy znowu tę siłę łączącą tym razem, ale on znowu nazywał ją nous, czyli duch. No zresztą Anaksagoras był to pierwszym filozofem, który w ogóle do Aten zawędrował, z którym to miastem my kojarzymy filozofię tak w ogóle. No i on też mnóstwo rzeczy odkrył, między innymi wyjaśnił przyczynę zaćmienia Słońca, czy powiedział, że Słońce nie jest Bogiem, ale rozżarzoną masą, olbrzymią kulą, większą niż półwysep Peloponeski, za to później go tam wygnali, mówiąc, że to jest bluźnierstwo. I ostatnim filozofem, który być może w jakiś sposób zwieńczył całą filozofię przyrody, był Demokryt. Demokryt jako pierwszy nazwał te cząstki, te drobiny, o których wcześniej Anaksagoras wspominał, bo powiedział, że to są w końcu atomy. Atomos to jest po grecku niepodzielny.
to jest przeczenie oczywiście. Więc to są cząstki, które już są tak drobne, że ich nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Wiemy oczywiście dzisiaj, że to nie jest prawda, bo my je rozdzielamy skutecznie na cząstki elementarne, później na, już fizyka kwantowa wchodzi jeszcze głębiej. Dzisiaj w ogóle mamy teorię strun, jedną z najbardziej popularnych, jeszcze głębiej wchodzącą. Natomiast w czasie Demokryta założenie w ogóle, że istnieją takie cząstki jak atomy niepodzielne, to był przełom tak naprawdę. I on jako pierwszy sformułował, że to ich łączenie, ich zmiana, mimo że one są niezmienne w swojej istocie, to ich łączenie się i przechodzenie w różne zespoły, w różne koncentracje sprawia, że obserwujemy zmiany na poziomie makroskopowym. On też założył, że istnieje coś takiego jak próżnia, czyli taki stan, gdzie nie ma żadnej siły, gdzie te wszystkie przemiany dzieją się same z siebie. Chociaż był materialistą i to skrajnym materialistą, bo on zakładał, że między innymi dusza składa się z atomów. To też są pewne szczególne atomy, takie bardzo, bardzo wyjątkowe i to one tworzą duszę. No, można dzisiaj powiedzieć, że Demokryt mógłby się z dumą nazywać ojcem fizyki kwantowej. No i jak widzieliśmy, grecka historia filozofii przyrody, kolejnych filozofów, których nazywamy filozofami przyrody, pokazuje nam rzeczywiście, że no to są takie początki nauki. Najważniejsze, co im się udało, to w końcu oddzielić obserwację, którą możemy nazywać już naukową, od religii. To znaczy, że zauważyli oni, że taka obserwacja świata nie zawsze musi być tłumaczona od razu w sposób religijny. A poznanie często może wynikać też z tego, jak będziemy się przyglądać na coraz mniejszym stopniu, w coraz mniejszej skali temu wszystkiemu, co nas otacza. No, takie początki tak naprawdę nauki, początki metodologii naukowej, bardzo pięknie się rodzące z mnóstwem, no, z tą niezwykłością tych pierwszych poszukiwań, pierwszych odkryć, czy w ogóle pomysłów. Wiadomo, że oni tego w ogóle nie sprawdzali, bo nie mieli takiej możliwości, żeby to zbadać, no ale stworzyli już teorie i hipotezy, które, jak wiemy, czasami okazywały się słuszne. No i skoro już dzisiaj rozmawialiśmy o początkach nauki, to następnym razem porozmawiamy o początku wszechświata. Troszkę o wielkim wybuchu, ale bardziej przyjrzymy się, jakie mamy dowody na to, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia. No,